Nie wiem, czemu ciągle tu przychodzę. Co się tu dzieje? To ty nic nie wiesz? Likwidujemy boisko. Co takiego? Nie, ale... Jak to? Właściwie dlaczego? Klub Niepokonanych kupił od miasta ten teren. Vincent i Skarra chcą go teraz przebudować. Tak? Zbudują tam ultranowoczesny kompleks sportowy dla dzieci? Nie! Powstanie tam centrum rekreacyjne dla bogaczy. Ciekawe, ile będą chcieli za manikir. El Matador! Dobra. Racja, to podłe. Czy mogę już jechać na wakacje? Życzę ci, żebyś wrzucił na luz podczas występu w telewizji dziś wieczorem. Tak? I oby nikt nie pytał cię o miejskie tereny sportowe, które Vincent lada chwila zniszczy. Dobra, miłych wakacji. Racja. Zasłużyliście na porządny odpoczynek. Widzimy się za tydzień na meczu z Gwiazdami Ligi. Nabierzcie sił, panowie. W przyszłym tygodniu Supa Strikas zmierzą się z ekipą Gwiazd stworzoną z najlepszych graczy Superligi. Właśnie o tym meczu będę rozmawiał z naszym gościem specjalnym. Panie i panowie, powitajmy go gorąco. Oto Shaker! Cześć! Dobry wieczór! Dzięki, Rob. Witaj, Shaker. Mecz z Gwiazdami Ligi już blisko. 11 najlepszych graczy sezonu zagra z... Gwiazdami Ligi? Zabawne, ale dość żartów. Niektórzy twierdzą, że nie macie szans. Tegoroczna drużyna Gwiazd Ligi z pewnością rozegra znakomity mecz. Ale wynik jest mało istotny. Ważne, żeby mecz podobał się kibicom. Ciekawe, co na ten temat ma do powiedzenia nasz drugi gość. Drugi gość? Piłkarz ten nie tylko wystąpi w ekipie Gwiazd Ligi w przyszłym tygodniu. Jest też liderem największego rywala Supa Strikas. Panie i panowie, kapitan Gwiazd Ligi, Skarra! Ty? Pewnie, że ja. Ty? On? Panowie, miałem nadzieję, że porozmawiamy o nadchodzącym meczu. Rzuć na luz. O czym tu rozmawiać? Ekipa Gwiazd Ligi rozgromi zespół Supa Strikas. Jak powstrzymać Skarrę i Vincenta? Gwiazdy Ligi nigdy nie przegrały meczu. Chyba wiem, jak mogę ich powstrzymać. W historii Supa Strikas nie mają najmniejszych szans. Jesteś bardzo pewny siebie, Skarra. Pewnie, że tak. Jak bardzo? Na 1500%. Dobrze. Może założymy się o boisko miejskie, które kupiliście. Skarra, jesteś pewny zwycięstwa? Nie rób głupstw, Skarra. Chyba żartujesz. To jak, pękasz? Nie. Świetnie. Zakład przyjęty. Dobrze. Mecz skończy się o 16:00. Zaraz potem zniszczymy to boisko jednym wielkim BOOM. Jejku! Wygląda na to, że mecz towarzyski zamienił się, no cóż, w mecz o wielką stawkę. Po co te nerwy? To żaden problem. Zawsze możemy się wycofać z zakładu. Właśnie, że nie możemy! Przyjąłeś zakład na oczach tysięcy widzów. Jeśli przegramy, staniemy się pośmiewiskiem. Vincent, oni musieliby pokonać Gwiazdy Ligi. A to jest po prostu niemożliwe. To oni będą pośmiewiskiem. Ja to wiem, ty to wiesz i Shaker też to wie. Lepiej się upewnij, że graczom Gwiazd Ligi zależy na zwycięstwie. Ma im bardzo zależeć. Shaker, większość twoich kolegów jest teraz na wakacjach. Czy podjęcie tego wyzwania to był rozważny krok? Bez komentarza. Jak będą wyglądały treningi Supa Strikas w nadchodzącym tygodniu? My... wygramy! Chłopaki, jesteście gotowi? Strzelaj! Tak! Nie przejmuj się, stary. Dziwnie się trenuje w pojedynkę, co, Shaker? Przyznasz chyba, że lepiej, gdyby była tu cała drużyna. Tak, nie da się ukryć, Spenza. Wiesz, Znam skuteczniejszy trening. Wstukiwanie numeru. Jestem na wakacjach. Nie zostawię wiadomości. I tak nie oddzwonię. Na razie. Cześć chłopaki i dziewczyny. Właśnie jestem na super wakacjach w Indonezji. Surfuję non stop od rana do wieczora. Cześć, tu luźno. Cześć Joe! Wracaj szybko, musimy potrenować. Myślałeś, że będę odbierał telefon na wakacjach? Zostaw wiadomość. Jak ci idzie? Niestety. Tym razem musisz sobie radzić sam. Na początku chcę podziękować Ninży i drużynie Kosmos za udostępnienie nam do treningów ich boiska. Dzięki, chłopaki. Nie ma sprawy. Oto tegoroczne stroje drużyny Gwiazd Ligi. Przy okazji chciałbym powiedzieć, że nominacja na kapitana to dla mnie wielki zaszczyt. Jesteśmy żywymi legendami. Przez ostatnie miesiące graliśmy przeciwko sobie, ale teraz zjednoczymy się w walce ze wspólnym wrogiem Supa Strikas. Przecież to mecz towarzyski. Oczywiście, jeśli potrzebujecie dodatkowej zachęty, by dać z siebie wszystko... to myślę, że sportowe samochody załatwią sprawę. Z najlepszymi pozdrowieniami od Niepokonanych. Hola, hola! Będą wasze po zwycięstwie. Supa Strikas z górą! Gwiazdy Ligi nie mają szans! Naprzód Shaker! Naprzód Shaker! Naprzód Shaker! Naprzód Shaker! To na nic! Sam nie dam rady! Przyjacielu! Kapitan! Chłopaki! Weź się w garść! Czas potrenować! No, masz to, o co prosiłem? Tak, czerwony telefon, szefie. Zainstalujcie go w loży na Strikaland. Dzięki niemu połączę się z ekipą wyburzającą. Tak, szefie. Jaki plan? Mecz kończy się o 16:00. Gwiazdy Ligi wygrają. Tuż po zakończeniu meczu połączę się z wami i wydam polecenie, które będzie brzmiało: rozpocząć wyburzanie, zrozumiałeś? Wy uruchomicie maszyny i natychmiast zabierzecie się do wyburzania. Kilka minut po zakończeniu meczu miejskie boisko zamieni się w wielką kupę gruzu. O, Gwiazdy Ligi mają naprawdę niezły skład. Tak, najlepsi gracze sezonu w jednym zespole. Oni mają zawodników, ale to my mamy drużynę. W trakcie sezonu pokonaliśmy ekipy, w których te gwiazdy grają na co dzień. Tak! Pamiętacie, jak wygraliśmy z De Los Santosem w Meksyku? A jak uczyliśmy się brazylijskiego stylu gry, by pokonać Don Aldo? A jak trenowaliśmy w kosmosie, by wygrać z Medą? I jak pokonaliśmy Hydrę na pływającym stadionie? Uber. I Skarra. Od nich też byliśmy lepsi. Jeśli ktoś wygra z gwiazdami ligi, to tylko my. Tak. To niby tylko mecz towarzyski, a tyle osób nam kibicuje. Ach, świetnie. Dzisiejszy mecz, choć nikomu nie przyniesie punktów w lidze, wzbudza olbrzymie emocje wśród kibiców, a to wszystko za sprawą Shakera. Dokładnie o 16:00, o ile Gwiazdy Ligi wygrają, trener Vincent da sygnał do rozpoczęcia wyburzania. Ze Strikaland została poprowadzona specjalna linia telefoniczna, dzięki której Vincent będzie mógł koordynować prace rozbiórkowe. Jak widać, nie tracą czasu. Witamy ze Strikaland! Stawka tego meczu jest bardzo wysoka. To będzie coś więcej niż tylko mecz kończący sezon Superligi. Shaker rzucił wyzwanie wszystkim gwiazdom ligi, bo tylko tak może uratować boisko dla dzieci. Jego losy wkrótce się rozstrzygną. Dokładnie od 16:00, jeśli mecz nie zakończy się zwycięstwem Strikas, będziemy je mogli oglądać już tylko na zdjęciach. By śledzić rozwój wypadków na miejskie boisko, wysłaliśmy jedną z naszych ekip. Poza transmisją meczu będziemy też na żywo pokazywać, co dzieje się w loży trenera Vincenta. Miejmy nadzieję, że Supa Strikas są przygotowani na starcie z Tytanami. Chyba jeszcze nigdy mecz towarzyski nie wzbudził tak ogromnych emocji wśród kibiców. No dalej! Tak! Właśnie tak. 11 sportowych samochodów, po jednym dla każdego z was. Zawodnicy Supa Strikas dają się oszukać świetnym zwodem Don Aldo. O, Meda udowadnia, że jest mistrzem gry w powietrzu. Ekipa Gwiazd Ligi kontroluje grę. Gol! Piękne uderzenie Don Aldo! O! Supa Strikas podają swoim przeciwnikom zwycięstwo na tacy. Dureń ze mnie! Nie mamy szans pokonać Gwiazd Ligi! Shaker, nie zniechęcaj się tak łatwo, przyjacielu. Właśnie, bracie. Wiesz, że zawsze możesz na nas liczyć. Tak, obiecuję ci, że jeszcze pokażemy tym zarozumiałym gogusiom, kto tu naprawdę rządzi. Kochamy cię. Co? Wszyscy jesteśmy z Shakerem, nie? Jesteśmy jak bracia i musimy pokazać, że nie mamy sobie równych na całym świecie. Bez tego boiska, na którym trenują dzisiaj przyszli Shakerowie i Matadorowie, to nam się nigdy nie uda. W mijającym sezonie wszyscy graliśmy znakomicie. Niech teraz dzięki naszemu talentowi ten miejski stadion nie zostanie zniszczony, ku uciesze podłych bogaczy. Dzięki, bracie. Proszę, mam już dobrą manikiurzystkę. Wszystko jest możliwe, Shaker. Drużyna stoi za tobą murem. 1, 2, 3... Supa Strikas! Konstelacja gwiazd Superligi gra tak, że ekipa Supa Strikas jest coraz bardziej bezradna. Trzeba przyznać, że zawodnicy Strikas też są w świetnej formie. Gol! No proszę, tego nikt się nie spodziewał. Co za akcja! Tak, tak! Rewelacyjna bramka! Nie! Supa Strikas muszą wytężyć wszystkie siły. Zostały już tylko 2 minuty gry, a remis nic im nie daje. Jeszcze tylko 2 minuty, Supa Strikas. I będziecie musieli się pożegnać z waszym ukochanym boiskiem. Hej! Tak się nie gra, Skarra! Doliczony czas? Wciąż mamy szansę. Mecz skończy się o 16:00. Zaraz potem zniszczymy to boisko jednym wielkim BOOM! Nie, jeszcze nie. Musi poczekać do końca meczu. Co? A? O! On nie zamierza czekać do końca gry. Jeszcze tylko minuta, Supa Strikas, a potem tik-tak, bum! Teraz albo nigdy. Najwyższy czas, by dokonać niemożliwego. Możecie rozpocząć wyburzanie. Gol! Yes! Shaker wygrywa zakład! I ratuje miejskie boisko przed zniszczeniem. Mak? Mak! O! Vincent zadzwonił dokładnie o 16:00. Nie! Łączymy się z ekipą, która nadaje z miejskiego boiska. Nie mogę na to patrzeć. Drużyna Supa Strikas wygrała mecz, pokonując zespół Gwiazd Ligi. Miejskie boisko dla dzieci zostało uratowane. Jak to? Jak to? Jak to? To cud! Nie wierzę własnym oczom. Tak, muszę powoli kończyć. Spędza. Nie, muszę kończyć. Jakiś pan chce pilnie skorzystać z telefonu. Halo? Halo? Za późno, kolego. Wygraliśmy. To niemożliwe. To niemożliwe. Zademonstrować ci prace wyburzeniowe? Raz, dwa, trzy, Supa Strikas!